Szczęść Boże, Justyna Kędra. W południe zapraszam na informacje dnia. NSZZ Solidarność skarży polski rząd do Komisji Europejskiej. Chodzi o przepisy dotyczące pracy sezonowej, które nie dają żadnej ochrony ze strony kodeksu pracy. Od 18 maja zaczęły obowiązywać przepisy dające możliwość zatrudniania pracowników sezonowych przy pracach rolniczych. W szczególności dotyczy to pomocy przy zbiorach, ale także usuwania zbędnych części roślin, sortowania, przygotowania do transportu, przechowywania, sprzedaży lub pracach związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów. Głównym powodem wprowadzenia tych regulacji było ułatwienie rolnikom uzyskania szybkiej pomocy przy pracach sezonowych. Solidarność sprzeciwia się jednak tym regulacjom, gdyż pracownicy sezonowi nie podlegają kodeksowi pracy, a zatem nie podlegają jego ochronie. Nie ma żadnych najmniejszych regulacji, które gwarantowałyby tym pracownikom ochronę przed chemią, środki ochrony osobistej, czy kwestie na przykład związane z wypoczynkiem. A więc to jest rodzaj pracy, który jest całkowicie pozbawiony wszelkich elementarnych standardów związanych z zatrudnieniem. Standardy te określa w Polsce kodeks pracy oraz unijna dyrektywa o obowiązkach państwa wobec bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu ich pracy. Ponieważ negocjacje z rządem zakończyły się fiaskiem, dlatego NSZZ Solidarność zdecydował się zaskarżyć te przepisy do Komisji Europejskiej, o czym mówi szef Solidarności Piotr Duda. Wyczerpaliśmy wszelkie możliwości krajowe przeciwstawienia się tej groźnej i niedopuszczalnej regulacji, która de facto przywraca w Polsce parobków. Na to nie można się godzić, bo jeśli dzisiaj możliwe będzie zatrudnienie pomocnika przy zbiorach, to jutro pomocnika przy budowie czy pomocnika tokarza. Skarga na polski rząd zostanie wysłana jutro, a w ciągu kilku miesięcy Komisja Europejska ma na nią odpowiedzieć. W planach jest także spotkanie związku z premierem Mateuszem Morawieckim, do którego może dojść jeszcze w sierpniu. Związek nie wyklucza także akcji protestacyjnych. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło pierwsze warunki dla samorządów chętnych do przystąpienia do rządowego programu Mosty dla Regionów. Nabór wniosków rusza 16 sierpnia i potrwa do 29 marca przyszłego roku. Program Mosty dla Regionów zakłada m.in. możliwość dofinansowania do 80% kosztów inwestycji związanych z budową nowych mostów na drogach samorządowych. Poza tym budowa mostu ma zacząć się najpóźniej 3 lata po wydaniu pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dokumentacja, która powstanie dzięki dofinansowaniu z programu, musi być gotowa do 31 grudnia 2022 roku. Przygotowanie dokumentacji nie może być dofinansowane z funduszy unijnych, norweskich, szwajcarskich ani z budżetu państwa. Od dzisiaj wszystkie potrzebne dokumenty, ogłoszenie, wniosek, kryteria oceny są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Nabór jest otwarty dla wszystkich chętnych samorządów z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Śmiercionośne dopalacze na Podkarpaciu i w Wielkopolsce. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 3 mężczyzn, którzy sprzedali ponad 44 kg tych substancji. Według śledczych mężczyźni handlowali dopalaczami, które mogły doprowadzić do śmierci. Akcja przeprowadzona przez Centralne Biuro Śledcze Policji miała miejsce w zeszłym tygodniu. Jednak ze względu na szereg czynności, w tym badanie składu substancji, dopiero dzisiaj zostały podane szczegółowe informacje. Wobec podejrzanych sąd rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zarzuty dotyczą sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Według ekspertów zażycie tych środków wywołuje m.in. zawał serca, udar mózgu, śpiączkę, a nawet może doprowadzić do śmierci. Podczas akcji, w której udział brali funkcjonariusze z Kalisza, Warszawy i Rzeszowa, zabezpieczono około 15 kg dopalaczy. Nielegalne substancje trafiły do Polski z zagranicy. Wciąż trwają poszukiwania osób, które mogły być zamieszane w ten proceder. Za nami 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Była to największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Przystąpiło do niej 50 tysięcy powstańców, którzy walczyli z bezwzględnymi Niemcami przez 63 dni. Powstaniec warszawski profesor Witold Kierzun w 1939 roku zdał maturę. Gdy wybuchło powstanie, złapał za broń, tak jak wszyscy jego koledzy.
Chcieliśmy być wolnym krajem, prawda? No i to było wspaniałe, była jakaś jedność, prawda, całej tej młodzieży. Prawda? Wśród moich kolegów nie było ani jednego zdrajcy, prawda? Także to jest nie do wiary. Niemcy po wybuchu powstania rozpoczęli metodyczne mordowanie Polaków. Byli bezwzględni. Jednym z niezliczonych przykładów jest masakra 70 osób na Woli 9 sierpnia 1944 roku. Niemcy podpalili drewniany dom, w którym wcześniej zamknęli osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci oraz kobiety, również będące w ciąży. Przed tablicą upamiętniającą to zdarzenie prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty. To miejsce jest symbolem cierpienia ludności cywilnej Warszawy. Jednym z symboli tamtych dni, jednym z symboli nieprawdopodobnego bestialstwa, z jakim Niemcy potraktowali Warszawę, z jakim Niemcy potraktowali ludność cywilną Warszawy. Bestialstwu Niemców z drugiego brzegu Wisły cały czas przyglądała się armia sowiecka. Stalin postanowił zdławić niemieckimi rękoma polski patriotyzm, mówi dr Marcin Paluch. On z premedytacją przedłuża agonię miasta, agonię tych żołnierzy, no i agonię ludności cywilnej. Przedłuża, to jest premedytacyjna, w pełni uzasadniona w myśleniu sowieckim metoda zlikwidowania miasta, zlikwidowania tej kolebki, tej siły polskiego narodu, siły polskiego państwa podziemnego, siły niepodległej Polski. Także po wojnie władza komunistyczna próbowała wyeliminować pamięć o powstaniu, przypomina Roman Gieroń z Instytutu Pamięci Narodowej. Po zakończeniu II wojny światowej komuniści traktowali powstańców z niechęcią. Obwiniano ich o wywołanie niepotrzebnego powstania. Represjonowano ich. Niemniej jednak nie udało się zniszczyć ich niepodległościowego i wolnościowego ducha. Ducha, który przetrwał w narodzie 74 lata i na pewno nie zgaśnie. Trudno zatem odpowiadać na pytanie, czy powstanie było potrzebne. Drodzy rodacy, odpowiedzcie sobie sami, czy było warto. Czy mając w pamięci doświadczenia 4 rozbiorów Polski i lat w niewoli lub pod okupacją, aresztowań, mordowania, i zsyłek do obozów koncentracyjnych lub na nieludzką ziemię mogły być jakimś argumentem? Czy przyszłe pokolenia pamiętałyby jeszcze, że o wolność trzeba walczyć? Pytał prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski. W dniu rocznicy Powstania Warszawskiego premier Mateusz Morawiecki złożył ważną obietnicę. Rząd podwoi środki na Fundusz Wsparcia Losowego dla żyjących powstańców warszawskich, żołnierzy wyklętych, Armii Krajowej oraz żołnierzy walk o niepodległość. Dzisiejsze pokolenia zawdzięczają to, gdzie dzisiaj są, co mogą robić, jak mogą kształtować swoją rzeczywistość pokoleniom, które były przed nami. I budując ten fundament pod silniejszą Polskę, musimy o tym pamiętać. Rząd przeprowadzi też dokładną kwerendę wszystkich grobów żołnierzy i powstańców. Za utrzymanie tych opuszczonych zapłaci państwo. W godzinę W przed pomnikiem Gloria Victis na Powązkach hołd powstańcom oddali weterani, harcerze, wojsko, mieszkańcy Warszawy oraz przedstawiciele władz z prezydentem i premierem na czele. Modlitwie w intencji poległych przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego, ksiądz biskup Józef Guzdek. Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą. Na walkę, w której legła pod własnymi gruzami. Jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na krakowskim przedmieściu. Zgodnie z tradycją o 17:00 zawyły syreny i stanęła cała Warszawa. Zatrzymały się samochody, tramwaje i autobusy, z których wysiedli kierowcy i pasażerowie, aby razem oddać hołd powstańcom. Tłumy ludzi zebrały się na Rondzie Dmowskiego i na Placu Zamkowym. Niestety nie obyło się bez incydentów. Legalne i spokojne, patriotyczne zgromadzenie zorganizowane przez środowiska narodowe zostało rozwiązane przez urzędników Hanny Gronkiewicz-Walc.
Zgromadzenie przy rotundzie zostało rozwiązane z powodu flag i koszulek uczestników z symboliką nawiązującą do organizacji propagujących ustrój totalitarny. Warszawa za dużo przeszła w historii, żeby nie reagować na takie sytuacje, zwłaszcza w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wykonanie decyzji urzędników Hanny Gronkiewicz-Waltz spadło na zabezpieczającą przemarsz policję. Na podstawie przepisów prawa wzywa się osoby zebrane w tym miejscu do zachowania zgodnego z prawem i opuszczenia tego miejsca. Choć ta nie dopatrzyła się nieprawidłowości. Policjanci Komendy Stołecznej Policji zostali poinformowani przez przedstawiciela ratusza o rozwiązaniu zgromadzenia i zgodnie z prawem musieli poinformować uczestników o tej decyzji. W naszej ocenie marsz przebiegał spokojnie, nie odnotowaliśmy poważnych zdarzeń. Wczorajsze uroczystości zwieńczył koncert. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. W sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdenowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu modlili się prawnicy, adwokaci, radcy prawni, sędziowie, notariusze i pracownicy sądów. Wczoraj przypadało bowiem liturgiczne wspomnienie ich patrona, świętego Alfonsa Liguori. Święty Alfons Liguori, zanim został kapłanem, to długie lata pracował w sądzie jako adwokat, przypomniał ojciec Andrzej Laskosz, kustosz toruńskiego sanktuarium. Dzisiaj to jest zawód bardzo wymagający, no i trzeba też tych ludzi po prostu omadlać. Praca w sądownictwie to służba drugiemu człowiekowi, mówi Anna Kołodziejczak, aplikantka radcowska pierwszego roku aplikacji w Toruniu. Najpiękniejszy jest chyba moment, kiedy wygrywamy sprawę, czy też pomagamy człowiekowi, który tej pomocy naprawdę potrzebował. Dla mnie to jest najważniejsze. Praca w sądownictwie potrzebuje asystencji Ducha Świętego i jego darów, mówił w homilii ojciec Władysław Bodziony. Duszpasterz toruńskiego sanktuarium dodał, że należy pamiętać przede wszystkim o tym, że ostatecznym źródłem mądrości jest Bóg, a nie człowiek. Ale jeżeli oderwiesz swoją pracę, swoją służbę od modlitwy, w intencji tej posługi, tej służby, za ludzi, nie zmienisz ich prawem. Nawet jeżeli będziesz przez całe swoje życie będziesz miał takie szczęście, że będziesz wydawać naprawdę sprawiedliwe wyroki. Dlatego wydawane wyroki i każde decyzje podejmowane w życiu winny wypływać z ostatecznego źródła, jakim jest Boże światło. Tym na co dzień stara się kierować prawnik Maciej Dudkiewicz. Zależy mi na tym, abym spełniał to, te wszystkie wytyczne i szedł drogą świętego Alfonsa. On jest takim naszym przykładem dla mnie, dla naszej rodziny. Człowieka, który był bardzo otwarty na ludzi potrzebujących. Poczucie sprawiedliwości, dostrzeganie krzywdy drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy. Tymi ideami przy wyborze swojego zawodu kierowała się Joanna Wąsik, adwokat. Do toruńskiego sanktuarium przybyłaby modlić się za tych, którym na co dzień pomaga. No, w intencji moich klientów, żeby ich sprawy były rozstrzygane sprawiedliwie. Ważne jest to, by przy podejmowaniu wyroków kierować się głosem sumienia. Na pewno należy kierować się przede wszystkim prawidłowym, logicznym rozumowaniem, doświadczeniem życiowym, doświadczeniem zawodowym, które dopiero jakby po latach człowiek nabywa, uczy się tego, doskonali to doświadczenie, ale oczywiście nad tym wszystkim należało zawsze przy każdym rozstrzygnięciu postawić kropkę nad i spojrzeć niejako głębiej, zastanowić się, wejść w głąb swojego sumienia i wszelkie rozstrzygnięcia podejmować zgodnie z własnym sumieniem. Pracownicy sądownictwa otrzymali 12 przykazań dla adwokata według wskazań świętego Alfonsa Liguoriego. Wciąż wzrasta liczba ofiar pożarów w Grecji. Obywatele pozywają władze za zaniedbania. Ofiary 70-latek oraz 73-latka zostały uwięzione w domu przez ogień 23 lipca. Z powodu braku prądu mężczyzna nie mógł otworzyć drzwi, gdzie para chciała się schronić. Żona i córka mężczyzny oraz syn kobiety pozwali między innymi szefa obrony cywilnej oraz przedstawicieli lokalnych władz za zaniedbania, nieumyślne spowodowanie śmierci oraz narażanie ludzi na niebezpieczeństwo podczas kataklizmu. Lipcowe pożary w Grecji pochłonęły 90 osób.
osób. Służby bezpieczeństwa wciąż szukają przyczyn pożaru w miasteczku Mati, gdzie zginęło najwięcej osób. Media początkowo informowały, że ogień wzniecił się pod wpływem podpalenia, jednak dzisiaj uważa się, że jest to skutek zaniedbania władz. To już wszystkie informacje. Dziękuję, że byliście Państwo z nami i życzę dobrego dnia. Z Panem Bogiem.